sportowego Flesza. Turnieje futsalu rozgrywane dotąd w lubońskiej hali Losiru miały swój finał w Komornikach. To tutaj rozegrano dzisiaj zawody LNB Masters 40 minut PL Cup. Ostatni turniej cyklu przyniósł zmiany, bo mecze rozgrywano nie na trzech boiskach jednocześnie, lecz tylko na jednym. Były również dodatkowe atrakcje. O godzinie 10.30 odbył się trening dla młodych adeptów futsalu z Komornik i okolic. Pojawiło się 11 dzielnych młodych chłopców, którzy bardzo chętnie i wytrwale uczestniczyli w tym treningu. Pośród graczy jednej z drużyn udało nam się wypatrzyć Karola Kikuta. Jego starszy brat Marcin jest obrońcą Lecha Poznań. A dlaczego kibice nie mogą w kolejorzu oglądać obu braci? Wiele czynników się na to składa, ale no w głównej mierze kontuzja. Dwa razy kontuzja kolana, raz złamana kość strzałkowa, także cieszę się, że mogę właśnie tutaj z kolegami pograć amatorsko. Piłkę nożną ma jednak we krwi. Ojciec grał w piłkę, starszy brat młodszy również się przymierza. Także rodzinne tradycje wręcz można powiedzieć nakazują, żeby w piłkę nożną grać. Przemysław Marciniak z drużyny All for You był blisko tytułu króla strzelców. Nie udało się, ale jego zespół wygrał całe zawody. Zaczynali bardzo przeciętnie, ale z turnieju na turniej się rozpędzali. Z turnieju na turniej graliśmy coraz lepiej. To jest nasz bodajże piąty turniej. Zaczynaliśmy tak naprawdę od 9 miejsca, następnie 7, 5, 3 i teraz taki właśnie taki sam progres. Udało się wygrać ten turniej, więc bardzo fajnie. A co według Marciniaka jest w futsalu najważniejsze? Taktyka. Zagraliśmy już piąty turniej z kolei, praktycznie w tym samym składzie. Wiemy jak grać, wiemy jak się ustawiać. Myślę, że to jest klucz do sukcesu. Turniej urozmaicił konkurs rzutów karnych, w których mógł wziąć udział każdy chętny. W październiku rusza kolejny cykl 40 minut PL Cup. W planach co najmniej 8 takich rozgrywek.